Witajcie, kochani. Dzisiaj mocne słowa mówi nam Jezus. Zaprasza nas do pokory, dlatego byśmy dokładnie wiedzieli, kim jesteśmy i jakie jest nasze zadanie. Zaprośmy Ducha Świętego. Dobry Ojcze, poślij nam swojego Ducha, byśmy mogli przyjąć Słowo, byśmy mogli rozpoznać Twoją miłość ukrytą w Nim. Wierzymy, że każde Słowo, które masz dla nas, jest miłosierdziem, nawet jeśli wydaje się trudne. Oddajemy się Tobie z naszymi myślami, z naszymi pragnieniami, z naszymi planami na życie, z naszą posługą. Oddajemy się Twoim dobrym ramionom. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Biada wam, bo budujecie grobowce prorokom, a przecież wasi przodkowie ich pozabijali. Świadczy to o tym, że pochwalacie czyny waszych przodków. Oni bowiem ich zabili, a wy budujecie im grobowce. Dlatego mądrość Boża powiedziała: pośle do nich proroków i apostołów. Jednych z nich zabiją, a innych będą prześladować. Tak więc od tego pokolenia zażąda się rozliczenia z krwi wszystkich proroków przelanej od początku świata. Od krwi Abla aż po krew Zachariasza, który zginął między ołtarzem a świątynią. Tak, mówię wam, od tego pokolenia zażąda się rozliczenia. Biada wam, znawcom prawa, bo wzięliście klucz poznania. Sami nie weszliście, a tym, którzy chcieli wejść, przeszkodziliście. Gdy stamtąd wychodził, nauczyciele pisma i faryzeusze zaczęli gwałtownie na niego nastawać i ostro wypytywać o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, aby go pochwycić na jakimś jego słowie. Kochani, chcę dzisiaj zatrzymać się na jednym zdaniu. Biada wam, znawcom prawa, bo wzięliście klucz poznania, sami nie weszliście, a tym, którzy chcieli wejść, przeszkodziliście. Przeczytałam to słowo i to zdanie. To przypomniała mi się taka sytuacja sprzed kilku lat. Kiedyś spotkałam takiego ewangelizatora. To było chyba w Sopocie. Młodego dość chłopaka, wydaje mi się, że studenta. No i zaczepił mnie na ulicy, zaczęliśmy jakoś rozmawiać. Ja byłam już wtedy siostrą. I wiecie, no niestety po tej rozmowie miałam takie poczucie, że nie umiem się modlić, że nie wiem, jak ewangelizować ludzi, że nie nadaję się do tego, że nie znam w ogóle Jezusa. Naprawdę wszystko, co złe, jakoś miałam takie poczucie po tej rozmowie niestety z tym człowiekiem, który wyszedł na ulicę głosić Jezusa. To wspomnienie zostało mi do dziś. I wtedy naprawdę ten człowiek mnie przekonał, że ja się do tego nie nadaję. Dzisiaj przekonuje mnie Pan, co mam robić. I to dzisiejsze zdanie: wzięliście klucze poznania, sami nie weszliście i innym nie daliście wejść. Tak myślę sobie, że czasami i my możemy tak się czuć w Kościele. Będąc jakoś blisko Jezusa, czytając Słowo, będąc na Eucharystii, czy będąc w jakichś wspólnotach, naprawdę od początku, może kiedy jesteśmy dziećmi, to jesteśmy blisko Kościoła, możemy tak czuć się pewnie bardzo. Możemy czuć, że to jest takie moje. To jest dobre czucie.
tylko schody się zaczynają w chwili, kiedy to my zaczynamy ustalać, kto jest godny być obok mnie we wspólnocie, jak ta wspólnota ma wyglądać, jak należy rozwiązywać jej problemy, kto jest godny, żeby w niej być. A to nie jest nasze zadanie. Myśmy rzeczywiście może dostali więcej. W takim sensie, że spotkaliśmy ludzi, którzy nam dali Jezusa. I może dłużej jesteśmy bliżej z Nim, może intensywniej niż jeszcze ci, którzy są obok nas. Ale to nie znaczy, że to jest jakoś nasza własność. Że my tu jesteśmy na pierwszym miejscu i my będziemy mówić, kogo można tu przyjąć do nas. No właśnie. Raczej, wiecie, wydaje mi się, że Pan zaprasza nas, nawet jeśli stawia nas w miejscu jakiegoś głoszenia, to zawsze musimy pozostać uczniami. O tym też mówiłam wczoraj. Uczeń, który siedzi u stóp Jezusa i całą mądrość, jaką ma od Niego, całą miłość, wszelkie dobro, i to może rozdać. Czego nie ma, to nie da. Zostawiam Was dzisiaj, kochani, z tym zdaniem, ale też szukajcie dalej i głębiej, bo Słowo Boże jest przebogate. Dla każdego z nas Pan ma swoje słowo. Może to jest do jednej osoby, może do kilku, ale Pan zawsze ma dla nas słowo. Dobry Ojcze, dziękujemy Ci, że dajesz nam słowo. Dziękujemy, że zapraszasz nas do opowiadania o Twoich wielkich dziełach z perspektywy ucznia, z tego miejsca, gdzie jestem Twoim uczniem, Twoim dzieckiem, gdzie mogę opowiadać, co Ty uczyniłeś dla mnie, gdzie mogę mówić, że Ty jesteś moim Panem i nauczycielem. Nie ja jestem nauczycielem. Ojcze, też dawaj nam takich świętych ludzi na naszej drodze, którzy będą pokazywać Ciebie, a nie siebie. Amen. Kochani, wszystkiego co najlepsze. Niech Pan Was usłania swoją miłością. Do zobaczenia.